Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Czy uda im się pokonać rywala? Relacja na żywo wkrótce. Dziś wieczorem gościmy w naprawdę pięknym miejscu. Znajdujemy się bowiem na Visit Mallorca Estadi, na Majorce. Wspaniała sceneria, aby cieszyć się meczem. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Mallorca zmierzy się z Realem Madryt. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. I tracą teraz posiadanie piłki. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. No i widzimy teraz wyjściową jedenastkę królewskich na to spotkanie. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Ferlandem Mendy na bokach. Federico Valverde oraz Bellingham zagrają na środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Imponującą ma w tym sezonie Real siłę ognia. Strzela najwięcej goli w lidze. Drużyna gości emanuje pewnością siebie pod przeciwną bramką, strzelając w tym roku gole częściej niż ktokolwiek inny. Czy dziś rywal będzie w stanie ich powstrzymać? Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Jude Bellingham. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. O, żółta kartka, ale chyba nie ma co się dziwić, bo solidnie na tę kartkę się zapracowało, nieprawdaż? No tak, dla Państwa przypomnienie. Wcześniej padały sędziowskie ostrzeżenia przed taką grą. Cóż, jest zbrodnia, jest i kara. Nacho. I tracą teraz piłkę. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Kroos. Federico Valverde. Rodrigo. I teraz Rodrigo. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Carvajal. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Rzuca teraz do Kroosa. Tylko słupek! Piłka wraca w pole! Gdyby ten strzał wpadł do bramki, być może przesądziłby o losach meczu, a tak nadal mamy remis. Tchouaméni. Carvajal. Rodrigo. I Aurélien Tchouaméni. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Valverde. Federico Valverde. I teraz Rodrigo.
Real coraz bliżej pola karnego rywali. I Aurélien Tchouaméni. Mendy. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Bellingham przy piłce. Teraz Bellingham. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Zdecydowane wejście teraz. I do Viniciusa. Valverde z piłką. Ryzykownie, ale skutecznie. Rzut wolny dla Realu Madryt. Antonio Rüdiger. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Z piłką Rodrigo. Znakomita interwencja. Znakomita. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Jaume Costa. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Uderza na bramkę. Nie ma. Obroni ten strzał. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. I strzela. Bramkarz wybronił. Tyle, że piłka wciąż w grze. Na razie mogą odetchnąć. Był faul, ale sędzia daje grać Realowi. Stosuje korzyść. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. O, świetnie górą teraz. I z piłką u nogi teraz cross. Jest gol, proszę Państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. No to mamy 1-0. Piłka pod nogami Carvajala. I Jaume Costa. Znowu są przy piłce. Toni Kroos. Antonio Rüdiger. Carvajal, teraz do Valverde, doskonale się ustawił. Rywale odbierają piłkę Realowi. Musi teraz grać pod presją. Ładny odbiór. Mendy i piłka do Bellingama. Carvajal, czy dojdzie do tego podania? Teraz Valverde. Rodrigo! Tak, teraz sędzia przerywa grę. Spalony.
i koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy. Zaczynamy drugą połowę. Właściwie już zaczęliśmy. Ciekawe, czy Real postawi na dowiezienie wyniku sprzed przerwy, czy będzie chciał dobić rywala. Teraz Rodrigo, teraz Vinicius. Nie udało im się utrzymać przy piłce. I Sergi Darder. Ofensywna akcja Bellingama. Czy to wykorzysta? Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odgwizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Rzut wolny. Ależ robotę zrobiło teraz krycie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Ferland Mendy. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Pewna interwencja bramkarza. Uwaga, Rodrigo. I to jest chyba... Nie, to nie jest gol. Niestety dla nich to był offside. Naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia. Jednak cóż, przepisy zostały przekroczone. Wielka szkoda. Toni Kroos. Ferland Mendy posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Ależ obrona. To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał. Tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Uwaga. Piłka w szesnastce po rogu Krosa. O, naprawdę dobra obrona. I mamy kolejny rzut rożny. Dośrodkował na 11 metr, ale żadnego z partnerów tam nie było. Matija Nastasić. Nastasić. Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Mało ma miejsca. A teraz uwaga. Przechwycił piłkę. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Sędzia przyznał im rzut rożny. Będzie więc okazja, by podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Toni Kroos dogrywa z rzutu rożnego. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Ferland Mendy z piłką. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Dobry kwadrans Realu. Są kreatywni. Stwarzają sobie szanse na bramkę.
Widać, że nie zadowala ich jednobramkowe prowadzenie. Mają pewnie świadomość, jak niewielka to przewaga i mocno starają się, by ją powiększyć. A tymczasem mamy kolejny przykład ich dominacji. Bez problemu odbierają piłkę. I do Viniciusa. Był faul, ale sędzia daje grać Realowi. Stosuje korzyść. Teraz do Valverde. Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się grało dużo łatwiej. Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. 2-0. Gramy dalej. I rzut wolny. Ale przynajmniej nie ma kartki. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Antonio Rüdiger. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Ładnie, za plecy obrońców. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Nacho. Eduardo Camavinga. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. I Jaume Costa. Sergi Darder. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezcen. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. I co? Spalony! Jaka szkoda. To była naprawdę dogodna okazja. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Jude Bellingham. Dani Carvajal. Valverde z piłką. Piłkę ma Dani Carvajal. Piłka opuściła boisko. Rzut rożny. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Odbita piłka. Będzie rzut rożny. Camavinga dośrodkowuje z rogu. I Sergi Darder. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Real Madrid dostaje rzut wolny. Rüdiger. I teraz Rodrigo. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Rodrigo ma piłkę.
Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli 2 minuty do liczonego czasu gry. I to tyle z tej akcji. Aj, ale brzydki faul. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku. Z jedną kartką na koncie nie można już sobie pozwalać na takie zagranie. I oto mamy koniec spotkania. Królewscy mogą sobie dopisać zwycięstwo. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu. Yes!